Cześć, tu Lotta, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii The Sims 4 Oszukać mordercę. I właśnie, słowo na dziś to fałszywa przyjaciółka. Także wszyscy piszemy fałszywa przyjaciółka w komentarzach, wchodzimy na Instagrama, wchodzimy na Snapchata i wchodzimy na Face'a, dodajemy się i słuchajcie, coś wam opowiem. A więc... minęły chyba 2 tygodnie simowe, albo tydzień, albo coś koło tego, pomiędzy tygodniem a 2, nie jestem w stanie powiedzieć, ile tak naprawdę minęło, ze względu na to, że ten czas leciał bardzo szybko. W każdym razie, nie dość, że potrzebujemy 10. poziom wykwintnego gotowania, to potrzebujemy również 10. poziom normalnego gotowania, także musiałam dobić ten 10. poziom. Do tego... Jezu, coś mi tutaj jeszcze leży z wczoraj chyba. Do tego czekała mnie długa przeprawa ze szczepieniem jeszcze kilku roślin. I z tego co pamiętam, skończyliśmy na tym, że otrzymaliśmy granat, łącząc jabłko z wiśnią i orchideę, łącząc lilię z lwią paszczą. Następnie, kiedy już mi ten granat wyrósł, posadziłam granat i zaszczepiłam go z orchideą, o właśnie, i wyrosło mi takie drzewko. I to drzewko jest połączeniem granatu i orchideą i ono daje kwiat śmierci. Tak, tylko że na pierwsze plony czeka się około chyba bodajże 7 simowych dni, co jest po prostu masakrycznym okresem czasu. Także takie drzewko wyrasta i później z niego po zebraniu plonów możemy posadzić sobie osobny kwiat śmierci, który wygląda właśnie w ten sposób. A na to nie zwracajcie uwagi, bo tutaj zaczęłam szczepić sobie krowokwiat, ale w sumie nie będę kontynuować szczepienia krowokwiatu, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc. Ale kiedyś jeszcze pokażę wam, jak zaszczepić krowokwiat. Słuchajcie, krowokwiat przy okazji, jak już jestem przy tych wszystkich szczepieniach i tak dalej. Krowokwiat. Potrzebujemy smoczy owoc, czyli połączenie truskawki i lwiej paszczy. I tutaj mam połączenie truskawki, lwiej paszczy, wyjdzie mi z tego smoczy owoc i później ten smoczy owoc muszę połączyć z lwią paszczą i z tego wyjdzie krowokwiat. Także tak to właśnie wygląda. No i tak, mamy ten kwiat śmierci. Udało mi się zebrać aż 3 kwiaty, one tak wyglądają. One są bardzo tanie tak naprawdę, co jest po prostu śmieszne. On wygląda w ten sposób, jest całkiem... słodki, tak myślę. W każdym razie to jest ostatnia rzecz do naszego potionka. I teraz tak. Dajcie mi chwilkę, żeby moja simka biedna sobie tutaj tylko zjadła i zaraz zabierzemy się za ambrozję, słuchajcie. Bo w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda mi się nie dość, że zrobić ambrozję, to jeszcze w jakiś sposób spotkać męża. Także przyrządź wykwintny posiłek, zjeżdżam na sam dół. Ambrozja się nie pokaże, jeżeli nie macie 10. poziomu zwykłego gotowania. Autentycznie. I co potrzebujemy? Anioł morski, czyli ten, który łowiliśmy w wierzbowej zatoczce. Eliksir młodości, który kupiliśmy za punkty doświadczenia naszej simki, no i kwiat śmierci, który przed chwilą właśnie zebraliśmy, znaczy ja zebrałam przed odcinkiem, także będziemy robić, kochani, ambrozję w końcu i mam nadzieję, że w miarę jako tako pokazałam wam, jak to się robi i nie będzie więcej pytań, jak co zrobić, bo wydaje mi się, że to jest bardzo prosty i bardzo łatwy sposób i o tyle, o ile wcześniej nie ogarniałam tego szczepienia i tak dalej, tak teraz to jest naprawdę bardzo proste. Tylko wystarczy wiedzieć, co z czym trzeba zaszczepić, żeby dokładnie wyszło to, co chcemy, żeby wyszło. No i tak, tworzymy naszą ambrozję, kochani. I to już jest to. Zobaczcie. I super, mogę to przerobić na przysmak dla zwierząt, serio. To jest warte 5000. Ciekawa jestem, czy to ma długość swojego egzystencjonowania, dlatego ja to lepiej może włożę do lodówki i otworzę lodówkę i... nie, to jest po prostu super. Dobrze, to w takim razie, mając już wszystko gotowe, Potrzebuję tak naprawdę wyciągnąć kogo? Matthiasa z zagrobu. No i na to niestety nie mam wpływu. Tutaj już musi gra sama mi powiedzieć, kiedy będę mogła to zrobić. Czyli podać mu tę ambrozję, czyli no muszę czekać na którąś z nocy, kiedy Matthias do mnie przyjdzie. I wtedy podamy mu ambrozję, wróci do żywych, będzie szczęśliwy, tak myślę. Tak myślę, słuchajcie, tak myślę, że będzie szczęśliwy. W każdym razie powiem wam, że no to było całkiem fajne wyzwanie. Naprawdę, ja się świetnie bawiłam. Ostatnie parę godzin, no niestety was ominęło, ale uwierzcie mi, że tutaj nic się nie działo. Ja po prostu chodziłam sobie, o, smoczy owoc, super, to przy okazji zaszczepię sobie miska. Chodziłam na ryby i właśnie po robo ryb ogarnęłam 10. poziom umiejętności wędkarstwa, mam 15 na 20 ryb. Ja tego nie będę na 100% robić, bo to już by wymagało ode mnie chodzenia po różnych dziwnych rzeczach. I teraz tak, żeby zrobić sobie miśka, potrzebuję zasadzić lwią paszczę. Ok, zasiejemy. Mogę to w ten sposób zrobić i pewnie będę musiała poczekać, aż mi coś wyrośnie. Nawieziemy to paletką. Tylko, no właśnie. To sobie może wystawię tutaj, żeby mi to zbytnio nie przeszkadzało. Pielęgnuj ogród. I teraz smoczy owoc muszę zaszczepić z lwią paszczą. To jest typowa lwia paszcza? Tak, to jest typowa lwia paszcza, także bierzemy sobie sadzoneczkę. Ale jeszcze nie mogę nawieźć, bo jeszcze mi nie wyrosła. Okej. Czy to mnie puściło ponki? Nie, wydawało mi się. A tutaj nie ma? Nie, to są takie małe, takie kwiatuszki, jak widzieliście wcześniej. Dobra, to słuchajcie, w tym momencie muszę zrobić z takiego chamskiego jak cięcie i po prostu... O kurczę, co mi się tutaj... Co mi się popsuło? To mi się popsuło, super. A jeżeli ja to włożę do kwipunku, bo naprawdę bardzo się boję, że to mi się popsuje. No dobra, dobra, świeżość i jakość. Dobra, nie powinno się popsuć. W każdym razie czekam, aż Matthias się pojawi, ewentualnie Matthias zaprosi mnie gdzieś, gdzie będę mogła z nim wyjść. Także słyszymy się za chwilkę. Okej, jest piątek, przyszedł Matthias, tylko że zapomniałam o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zanim podam mu ambrozję, muszę mieć nad nim pewną kontrolę, bo w obecnej chwili nie jestem w stanie nic zrobić. Także najważniejsze w tym momencie jest to, żeby dodać go do rodziny. I dopiero wtedy, po dodaniu go do rodziny, będziemy mogli... cokolwiek z nim zrobić, będziemy mogli nim sterować tak jak normalnym simem i wtedy będziemy mogli zmusić go do czego? Do tego, żeby zjadł tę ambrozję. I przy okazji chciałam wam pokazać, tak wygląda kwiat śmierci na drzewku, a tak wygląda kwiat śmierci po prostu na takim krzaczku. O, właśnie. I tutaj sobie zaszczepiłam, tak jak mówiłam, smoczy owoc i lwią paszczę i teraz tylko czekać, aż będą mi się krowokwiaty, czyli krowojagody będą mi się pojawiać i tylko można sadzić i rozprzestrzeniać plagę. Dobra, a my tymczasem musimy troszkę się zaprzyjaźnić z tym naszym misiem kochanym. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby zielony pasek wypełnić na full, dosłownie na full i dopiero wtedy będziemy mieli opcję zaproszenia do rodziny, do patrzenia w gwiazdy. O właśnie, mam nadzieję, że się troszeczkę podniesie ten poziom, bo to jest strasznie niski. Ja tutaj sobie już przegrałam, że tak powiem, kilka dni. Jednej nocy przyszedł, ale tak jak widzicie, nie udało mi się co zrobić? Pełnego paska zrobić, żeby móc go zaprosić do rodziny, bo tylko przy pełnym pasku będziemy mogli to zrobić. Dlatego też jest piątek, a nie jakiś tam, nie wiem, wtorek, środa, tak? Tak, dokładnie tak. I myślę, że teraz powinnam już mieć opcję. Jeszcze tylko sobie zrobię w ten sposób. No już przestań. Przestań. Katie, przepraszam cię, nie teraz, nie teraz. Boże, żeby to było, proszę, 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 proszę. Jest, zaproś do rodziny. Dobra, no to zapraszamy w takim razie do rodziny naszego Matthiasa. Okej. I Matthias w tym momencie przechodzi duchową przemianę. Dosłownie. I możemy sterować Matthiasem. I możemy... Straszny duch. Zróbmy jej strasznego ducha. Trochę się najwyżej obrazi. Uwaga. Nigdy nie miałam okazji się pobawić duchem tak naprawdę. Także to jest dla mnie coś zupełnie nowego. W każdym razie fajne byłoby to. Skoro już możemy, to dlaczego nie? No dobra, to w takim razie nadszedł czas na co? Na zrobienie czegoś, co pozwoli wrócić do żywych naszemu Matthiasowi, tak? Tylko gdzie ja mam tę ambrozję? O, to jest pytanie. Czy ja mam je w lodówce? Czy ja mam to przy sobie? Jest ambrozja. Masz, Matthias? I Matthias zjedz ambrozję. A ty, Pyśka, przebierz się. Weź. Przebierz się w normalny strój. Zobacz, jak twój mąż będzie wracać do żywych. Zobaczcie, zaczyna już powoli, powoli działać. Jaka szczęśliwa. No. Dobrze, rozmawiajcie. Rozmawiajcie. Zjedz ambrozję w całości. Ej, no mogłabyś tu przyjść. Twój facet zaraz wróci do żywych. A ty co? Wynoją to jakoś... Zagadaj czy coś. Dobra, po prostu zjedz. A ty wróć tu. No jest ambrozja. I co się teraz stanie? Ożyw. I... Uwaga, uwaga. Jest! Jest, 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 jest! Co ty robisz? Dlaczego ty uciekasz? Gdzie ty idziesz? Nie idź. Zobacz. Zobacz, twój Matthias wrócił do życia. Zobacz. Spójrz, Sophie. Hej. No, jak słodko. Weźmy cichy ślub, co? No, tak, żeby było wszystko tak jak dawniej. Czy ten nagrobek... Tak. Mój nagrobek, znaczy Matthiasa nagrobek nadal tutaj jest. Ojejku, jakie to romantyczne. Po tak długim czasie osobno znów mogą być razem. Jak się udziachną. No słodko, słodko. Bardzo słodko. Znaczy, po raz drugi sobie składają. No ale... Nie ma znaczenia. Aha. No. I wszystko nagle ucichło. Spoko. Spoko. Luzik. Okej. Okej. Dobra. Niech będzie. I słuchajcie. Przyszedł aktualnie czas na zemstę, tak naprawdę. Tylko, że jest godzina 5. Także rozpalimy sobie ognisko. Zjemy sobie śniadanko przy ognisku. Piecz rybkę, a ty możesz sobie upiec... Też możesz sobie upiec rybkę, tylko jakąś ci dam do ekwipunku rybkę. Proszę. Matthias też sobie upiecze rybkę. Poczekamy na godzinę 7. Jak wstanie dzień i zaprosimy tutaj sami wiecie kogo. Tak, dokładnie tak. Zaprosimy tutaj Katie Nelson. A po co? Żeby Dokonać tego, co mieliśmy dokonać od samego początku. Czyli zemsty. Bo tak jak wiecie bądź nie wiecie, Katie jest głównym powodem, dla którego ta seria powstała. Tak, to Katie zabiła Matthiasa, więc teraz czas, by pozbyć się Katie i zaprzestać wszystkich złych wydarzeń, które się tutaj dzieją. Także Katie, ja cię tutaj grzecznie zaproszę i wydaje mi się, że to Matthias powinien ją, że tak powiem, przywitać. Dobrze, Katie tutaj zaraz będzie. I jest już Katie. Wiesz co, Katie? Śmieszna sprawa, co? Zobacz, kto żyje. Przyjazne powitanie. Niech będzie. No cześć, cześć. Wiesz, co ci malinka czeka? Nawet sobie nie zdajesz sprawy, ale czeka cię śmierć w takich samych warunkach, w jakich umierał Matthias. Znaczy nie wiem, czy Matthias akurat wtedy umierał w basenie, ale pójdź i rozmawiaj tutaj. Chodź, Katie. Katie! Jest, idzie. Świetnie. Zostaw Katie. I zaraz ją przyblokujemy. Patrzcie, już by chciała wyjść. Już by chciała wyjść, cwana bestia, ale... No, niestety... Ups! Ups! No cóż, zdarza się, prawda? Postawię sobie tylko te małe płotki, żebym widziała, co się z nią dzieje. O, niespodzianka, co? Niespodzianka. Ale sobie pogadam z nią trochę. Przecież chyba mogę, nie? Nie mogę z nią pogadać. No cóż, bardzo mi przykro. Bardzo, bardzo, bardzo mi przykro. No. Dobra, jako żywy, no, musi sobie troszeczkę poużywać. Ja się zajmę trochę tymi moimi roślinkami i zobaczymy się za chwilkę, jak Katie będzie miała już delikatne problemy z pływaniem. No i słuchajcie, dzieje się. Dzieje się. Właśnie Katie umarła. Ale tak jak pływała, pomyślałam, że nie możemy być gorsi od niej. I jeśli wiecie, o czym mówię, w sumie Sophie nie jest tą złą, więc pomyślałam, że wiecie co? Pomyślałam, że spróbujemy uratować życie Katie. Tylko pytanie, czy poprosimy o życie, czy damy kwiat śmierci? Najpierw spróbujemy dać kwiat śmierci, bo to jest interakcja, której wcześniej nie widziałam. Być może to ubłaga. Katie została przywrócona do życia, najwyraźniej mroczny kosiarz wysłuchał błagań, który składa Sophie. Okej, czyli danie kwiatu śmierci jak najbardziej pomaga w tym, żeby osoba przeżyła, tak myślę. Co się stanie teraz? Powinno ją jakoś przeteleportować, tak myślę? Wow. Wow. No i Katie chyba przeżyła. Tak mi się wydaje. Ale nic więcej z mrocznym nie mogę chyba zrobić. Ta jest zorientowana, o co chodzi. Dlaczego żyjesz? Nie wiem, dlaczego żyjesz. Tak wyszło. Ja ją szybciutko tutaj tylko uwolnię z tego basenu. Może w ogóle basen usunę? O, w ten sposób? No, śmieszna sprawa, nie? Ale myślę, że taka zemsta też jest również okej. I słuchajcie, to będzie koniec serii. Odratowaliśmy naszego Matthiasa, uśmierciliśmy Katie, której ostatecznie darowaliśmy życie. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająca Nauczka dla Katie, że więcej nie będzie nikogo próbować zabić w tej okolicy czy w innej okolicy. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała, że zakończenie również Was zdziwiło i Wam się spodobało. Miałam też inne pomysły na zakończenie tej serii, ale myślę, że ta wersja jest najbardziej dobra. Także dziękuję Wam za te kilka odcinków i mam nadzieję, że zobaczymy się, usłyszymy się niedługo w kolejnej serii Simsów. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się i cześć!